Jeśli kiedykolwiek zamawialiście odbitki, fotoksiążki albo gadżety ze zdjęciem, bardzo możliwe, że powstały one właśnie tutaj. CW, największa firma zajmująca się drukiem fotograficznym w Europie, po raz kolejny zainwestowała w Kędzierzynie Koźlu i to tutaj chce się rozwijać. Powstała hala, w której wytwarzane są nowe produkty materiałowe dla klientów z Polski i wielu innych krajów. To jest kolejna inwestycja firmy, całej grupy CW, która jest grupą międzynarodową. W Polsce mamy ten przywilej przygotowywania bardzo dużej ilości produktów, które są robione tylko tutaj, czyli głównie kategorii fotoprezentów. To jest kolejne rozszerzenie produkcji. Tak jak Pan wspomniał, 2019 to była druga hala po 2002, gdzie pierwsza tutaj wystartowała w tym miejscu. Podwoiła ona powierzchnię naszą tutaj do 6 tysięcy metrów, a teraz mamy kolejne podwojenie i kolejne 7 tysięcy metrów pod dachem, które dzisiaj otwieramy. Takim produktem, z którym jesteśmy kojarzeni jako CW, to jest CW Fotoksiążka. To jest nasz produkt sztandarowy, produkt, którym rzeczywiście przodujemy, jeżeli chodzi o rynek Europy. Jesteśmy najchętniej wybieraną fotoksiążką w Europie. Oprócz tego mamy szereg innych produktów i tutaj rzeczywiście w tym miejscu produkujemy bardzo dużo fotoprezentów. Teraz dzięki tej nowej inwestycji będziemy produkować kolejną kategorię produktów, które są związane z technologią tekstylną, czyli koce, poduszki, torby, szereg produktów związanych zawsze z personalizowanymi zdjęciami, które dostajemy od klientów online'owo i przerzucamy je na różne nośniki, od tych produktów, które wymieniłem, przez puzzle, fotokalendarze i szereg innych, które tutaj produkujemy. Praktycznie od początku firmy, która rozpoczęła tutaj działalność w 2002, sześciokrotnie już powiększyliśmy potrzeby ludzkie. Mamy ponad 300 osób pracujących na sezonie w momencie, gdy ta hala będzie działać w całości. Wyzwaniem w trakcie tejże inwestycji było to, iż faktycznie w dniu, kiedy żeśmy brali firmę wykonawczą, podjęto decyzję o rozbudowie instalacji pomp ciepła. Było to efektem świeżo powstałego konfliktu w Ukrainie. Aby się móc zabezpieczyć pod kątem dostaw gazu, uznaliśmy, że zbudujmy większą instalację pomp ciepła. Tutaj na naszym terenie powstało 50 odwiertów o głębokości 150 metrów i to nam pozwala na chwilę obecną zasilać ciepło wszystkie trzy hale produkcyjne. Natomiast miało to wpływ na cały proces projektowy, to oznaczało przeprojektowanie w trakcie de facto już trwającego procesu budowlanego wielu elementów. I to było ogromne wyzwanie. A to, co wspomniałem wcześniej, dzięki udanej współpracy, dzięki dobrej kooperacji ten efekt się udał i halę zakończyliśmy budować w terminie. W zasadzie podwoiliśmy naszą strefę produkcyjną. A jeżeli jeszcze mogę wspomnieć, że kiedyś mieliśmy fabrykę w Koźlu Port, jeszcze przed powodzią, gdzie było 600 metrów kwadratowych powierzchni produkcyjnej, a teraz mamy 6600, to w ciągu tych 20 paru lat ten przyrost jest naprawdę imponujący. Zobaczcie, jak wyglądają ci, którzy za chwileczkę otworzą, oficjalnie rozbiją ten mur. Mamy te zdjęcia? Szanowni Państwo, będziemy odliczać. Uwaga, od 10 do 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tutaj powstała rozbudowa firmy CW, dlatego że jak rozmawialiśmy 2 lata temu z panem prezesem, w ogóle z zarządem, no to nie było pewne, że w Kędzierzynie Koźle zostanie rozbudowa, bo były inne propozycje właścicieli niemieckich, a jednak się udało przez strefę ekonomiczną, którą troszeczkę rozciągnęliśmy na CW, udało się, że w Kędzierzynie Koźlu
nastąpiła rozbudowa. Wiem, że jak zaczęliśmy rozmawiać i pan prezes się pytał, co może miasto zrobić, ażeby tutaj właśnie nastąpiła rozbudowa, a nie na Węgrzech czy w Rumunii. Mniej więcej wskazałam, co my możemy zrobić i to już pan prezes wykorzystał te pomysły. Cieszę się, że tak pan prezes powiedział, że tutaj mu się dobrze współpracuje z władzami miasta i czuje dobrą atmosferę. Zresztą tu jesteśmy blisko dużego osiedla, jakim jest Sławięcice. Bardzo dużo osób tutaj ma pracę i jeżeli jest podwojenie ilości pracowników w okolicach 30, może i więcej, 40%, to jest sukces nie tylko dla firmy CEWE, ale tak samo dla Kędzierzyna-Koźle.